No ładnie. To jest Bajdy Chrupka. O, Bajdy Chrupka idzie na nas. Bajdy Chrupka to jest przyjaciółka korwety, bo one razem stoją. Dobra. Teraz zaczniemy trochę od innej strony, bo matka jest tam, a źrebak jest tu. To jest nasz pierwszy źrebak w tym roku. Znaczy, nie nasz pierwszy, ale pierwszy w tym roku. O, śpi. Staniesz? Chodź. Ostatni. Znaczy, nie, znaczy ostatni no, na wyjdzie, dzisiaj. Bo słabo wyjdź. Widać. No, wyjdź. Lucky. Lucky jest naszym drugim źrebakiem. Siemanko, witamy ponownie na naszym kanale w ten poniedziałkowe popołudnie w sumie. Dzisiaj w odcinku poznacie nasze konie, nasze całe stado i jak już tu jesteśmy, a Ombra już tutaj jest, bo zanim pójdziemy tam, to Ombra, babcinka nasza, nasz drugi konik, ona już ma ile? 20 chyba 6, nie Mirek? Ja nie 97 pamiętam. 97 rocznik. 25. Ojej. No i Ombra była ogólnie moim pierwszym koniem, ale później z małą zrobiłyśmy zamiankę i ja dostałam kanę, a Ombra poszła do szkółki, ale obecnie jest na emeryturze. Jezus, jak fajnie. Ojejku, babcina. Babcina, babcina. Dobra. Ombra dała nam jednego grabaka i za chwilę ten. Zobaczycie. Idziemy tam. Ej, ale w sumie ciepło się teraz zrobiło, nie? Ojej. Bałam wcześniej, to było zimno. Teraz jest ciepło. O. Wszystkie w jednym miejscu. Prace trwają. Andrzej dziennie walczy z panem Jerzym. Nie, tam nie ma chyba nikogo. No, tylko tu są w jednym. Ojej, no ja myślałam, że one będą stały tam gdzie indziej, a wszystkie teraz razem stoją. I od którego ją zacząć? Podejrzewam, że do korwety nie podejdziemy, bo ona będzie myślała, że idzie na jazdę. Do koła idziemy mi raz. Ale wieje teraz. Raz zachodzi, raz nie zachodzi. Ombra nadal tam stoi. Ale będzie ten wiatr słychać. No i co zrobisz? Nic nie zrobimy, jesteśmy na otwartej przestrzeni na ranczu. Na naszych włościach. Dobra, zaczniemy od najbardziej chudziutkiego konia naszego, czyli korwety. Korweta to nie jej prawdziwe imię. Imię fajne damy, ale ma na imię Korwi ma. Korwi ma ile zbać? No dobra, żeby się nie bała. No bo ona będzie myślała, że my na jazdę idziemy. A, i ona jest u nas 2 lata. Jej stan, no jaki jest, taki jest. Ona już jest schorowana trochę, znaczy schorowana. Może źle to określiłam, po prostu jest zaniedbana przez poprzednich właścicieli. No i ciężko będzie nam ją doprowadzić, a raczej w ogóle jej nie doprowadzimy do tego stanu, żeby była okrągła i wypełniona. Chodź, chodźcie pokażę. No tak jest lepiej niż było. No, kurde, nie mam chyba zdjęcia, ale można najwyżej wkleić, jak znajdę. O, siema. Teraz się nie boi. No bo nie mamy kantara, powiedz. No to już wcześniej nie mieliśmy. No, ogólnie korweta ma między jedną a drugą stronę zęby prawie 3 cm różnicy. I dlatego ona wypluwa jedzenie i dlatego też nie może przybrać na tej masie. Ale dostaje trawokulki, wysłodki, takie różne rzeczy, żeby dała radę pogryźć tymi zębami. Nie? Chudziutka. A ona jest bardzo kochana, bardzo spokojna. W terenie to jest idealny koń dla tych, którzy nie mają. Idziemy dalej. Dalej jest Bajdy Chrupka i ulubiona przyjaciółka. To jest Bajdy Chrupka. O, Bajdy Chrupka idzie na nas. Bajdy Chrupka to jest przyjaciółka korwety, bo one razem stoją. I to jest kusak. Obok siebie stoją. No, a co ja powiedziałam? Razem stoją. No, to obok siebie stoją w boksach. I ona jest kusakiem litewskim. No co, chodzi w bryczce i w siodle, ale to taki temperamentny koń. Więc... O, a tu Rewia, pensjonatowa. Rewia szuka atencji dzisiaj ogólnie. Tak, to nigdy... A, wiedziałam, że nie da. Dobra, jak już jesteśmy, to mój horse drugi na papierze. Znaczy w sumie jeszcze nie, bo nie jest opisana jeszcze. Chodź, chodź, glonojad. No chodź, nie bój się. Ojej, nie bój się. Karista, po Arktosie, powiedz. Mój
Arktos i matka Kanita. Tam jest chyba przybrana ciocia, nie? Powiedz. Dobra, idziemy do Kany teraz. O, chodź, Kanulka. Chodź. Kanita to jest ogólnie pierwszy koń u nas. Ona jako pierwsza tutaj prawie już 9 lat ją mamy. A chyba od roku jest dopiero przypisana na mnie. No, więc to mogę dużo więcej o niej powiedzieć, że jest. Mirek, jakbyś to powiedział, jaka ona jest spokojna, nie? Mhm. Nie, to jest bardzo specyficzne. Lekko ADHD. No ma trochę. Teraz nie widać, bo ogólnie ona zawsze, ona zawsze sprawia takie pozory grzecznej, a ona nie jest wcale taka grzeczna. To tak chyba. A będzie grzeczną konią. W ostatnim filmiku można to fajnie wywnioskować. Ja się jak najdalej od niego. Polska klacz i oczywiście ty zawsze musisz wejść. Rona też ma trochę ADHD, ale ona jest fajna, bo ona... Ej! O Jezus! Co mogę... Dopóki Molly tu jest... Molly poznaliście na... Który to był filmik? Trzeci albo... Jak wypuszczaliśmy na łąkę? No nie wiem. Nie, ona była wcześniej przy tym goleniu. A faktycznie, no. I ona na już... goleniu. Uważaj, bo bakoma idzie. No, Molly jest u nas już ile? Z miesiąc już będzie. No, sprawdza się w szkółce, uważaj, bo cię gnom dopadnie. Dzieciaki jeżdżą teraz na niej, zaczęły. Zobaczymy, czy się, czy się będzie sprawdzać. Ale jest bardzo fajna. No. Jezus Maria, Mirek, to jest niebezpiecznie. Przepraszam. O, nagraj teraz ja. Rona. Rona nie widzi na jedno oczko. No powiedz. A Rona to jest koń mojej mamy w sumie. Tak zawsze mama mówiła. A to jest jej bardzo podobny syn, klon Rubikon. Rubik po misterze, a co jeszcze? No, on ma 2 lata i na razie nic nie robi, tylko źle. Nie? Powiedz. Urodził się w dzień wiosny. No, ale ten, właśnie w dzień wiosny się urodził, no. Ale on idzie na sprzedaż, niedługo może jakieś zdjęcia mu porobimy, jak skacze w korytarzu i tak dalej. Jakieś takie smutne oczy dzisiaj ma. Zobacz, jak one łażą dzisiaj za nami. Ale są, jakby zrobili tutaj taka mniejsza łysina była, to one są bardzo podobne. Ostatnio moja mama je pomyliła i ja też nawet opomnę. Cześć, gnomie. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Teraz zaczniemy trochę od innej strony, bo matka jest tam, a źrebak jest tu. To jest nasz pierwszy źrebak w tym roku, znaczy nie nasz pierwszy, ale pierwszy w tym roku. Oj. Wolniej jedz. Ja się zatrzymała. Oksi, no patrz, no Kari. Ma na imię Oxygen L, bo L jest Polakiem. To jest po naszym ogierku, naszym tinkerku. I to jest miks Wielkopolaka z tinkerem, ale pani weterynarz powiedziała, że jak na 3-miesięcznego źrebaka to jest dość duża. Też mi się tak wydaje. Dość, że duża, to jeszcze gruba jest, bo ta jest chudziutka. O. Dobra. Dlaczego, bo nie wiem teraz którego. Może siwą nagraj. Siwa to jest koń pani Moniki. Pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy czekają, aż pani Monika pojawi się na filmie. Stój, stój. Nie, nie, idź. Uważaj, Mirek, żeby się coś tam... Bakoma już ma ile? 20 lat skończyła w tym roku. Więc, ale śmiga jak łódka. Więc, dobra, idziemy dalej, bo to jest Kanita, przestań. To jest w sumie nasza pierwsza klaczka po tym, w koronie. To jest cała rodzinka teraz na ekranie. To jest cała rodzinka, matka, syn i córa.
która ma 3 lata i w tym roku już można powiedzieć, myślę, że już jest możemy powiedzieć. Kim? Po Arktosie, po tym co ja mam. Rusałka jest po Arktosie? Znaczy, aha, myślałam, że... Rusałka jest po Faretsuba od Ani Kiwońskiej. No, a teraz jest pokryta Arktosem. No, tak się zdecydowaliśmy i większość robaków mamy po Arktosie teraz. I zdecydowaliśmy się jeszcze raz pokryć. Zawsze, że ona jest kasztanką, a on jest Izabelem. I może wyjść mu Izabel? Ja bym coś innego. Dobra. Teraz Tinkery to będzie po prostu... Wszystkie cztery nikt, w kupie. Nikt nie rozróżnia. Ja powiem pokrótce, bo za dużo wypowiedzieć się nie mogę. To jest Luna, ona wygląda jakby była w ciąży spożywczej, a to nie... w ciąży, ale to jest ciąża spożywcza. Luna ma 3 lata. Tu jest obok jej siostra, Lika. Luna jest po tym, po Bostonie. Lika jest po Bonfire'ze. I tam chyba Lady stoi. A to jest Laguna. Laguna miała być, miała mieć myty ogon, ale nie mam czasu jak zwykle. Tina! No i Laguna jest po Pink Pirate od Cichoni, znaczy w sumie oni już nie mają go w tej ofercie, bo go sprzedali. No i Laguna jest, o pokaż jakie ma rybie oczka. Tu jedna i tu druga. Aha i Lika ma 4 lata, a ta ma rok. Ogólnie się wydaje, że ona jest taka, no też jest taka upasiona. No, a co? I jeszcze matkę gdzieś mieliśmy. Żonę. No i oczera została jeszcze. No wiem, a oczera to akurat co jest? O, oczera to jest nasz jedyny źrebak po Omrze. Uważaj, idzie za tobą ten. No, i a oczera się nie chce pokazać ogólnie. Oczera... Oczy! Pokaż, oczera. Oczera ogólnie będzie tarantką, bo jej mama jest tarantką i ona chyba też będzie, bo ma... Ma 3 kropki tutaj i zaczyna siwieć od tyłu. No świetnie, Oksy. A to jest matka naszych tinkerów wszystkich, nie? Powiedz, uważaj, bo coś tu się dzieje za zamieszanie. No. Nasza tinka. Tinka ma już chyba 12 lat będzie miała. No, ale ona bardzo ładna. 13, bo 2,9 jest chyba. Aha, chyba. No 13. Jezu, mi jest ciężko zapamiętać je wszystkie. No, ale tinka choruje teraz na Rao. Trochę takie ciężkie widzę dni ma. Wczoraj dość dużo kaszlała. Świetnie Laguna. Uwielbiam was. No, ale bardzo ładnie wygląda. Jak na to, że jest chora, to bardzo gruba jest. I tu jest Bulana. A nie mówiłeś, że nie mówiłaś, że ta była czempionką w Bydgoszczy. Aha, no to jest czempionka z Bydgoszczy. Bo my też jeździmy na wystawę do Myślęcinka. Więc Lady też była kiedyś, ona chyba miała drugą premię, tak jak się to mówi tam. Ale ona była wtedy Laguna była bardzo zawiedzona wtedy. Ona była brzydka, nie miała mięśni, oni ją tam źle ocenili. I Alika nie była, nie? Nie, Alika nie była. Tylko ta była. I ta została czempionką już wtedy. A to miała ile? Z 3 miesiące? Albo 4? Jeszcze przy matce była, nie? Wtedy. No tak. No, więc... Rusałka też była na wystawie, czy tam jak się... Na wystawie chyba, nie? Baborówko. W Baborówku. Ale tam słabo zajęła miejsca. Nawet nie pamiętam w sumie, co ona tam, ten, które miała. Rona się bardzo źle zachowywała wtedy. No. 18 chyba, ale to też... No wiem, że coś koło 20. Aha, ale nie wiem, ile tam było wtedy tych źrebaków. To jest Lana L. KWPN-ka, ale ona jest kupiona głównie do hodowli. No i w tym roku też mamy źrebaka po naszym ogierze. To są w ogóle pierwsze źrebaki w tym roku. No, pokaż tą małą. I my chcieliśmy, żeby ona kiedyś chodziła, ale ta pani poprzednia właścicielka pisała ze mną, że ona kuleje i faktycznie ona zawsze kuleje. No i to jest półsiostra Oksydzianki. Wulkana. Mama jest Wulana, a ty jesteś Wulkana, powiedz, nie? No, i pokaż go, masz latarnię z boku. Tak, taka jesteś, ładna dziewczyna. Aha, ona się wytarła i w sumie nie wiemy od czego i weterynarz też był. I przepisali jakąś tam maść czy płyn. Mówi, ale mówią, że to nie grzybica, więc nie wiemy. A widzieliśmy, że się trzeba korytą, nie? Odrobaczona jest, nie? Odrobaczone są wszystkie, no. No. Czy wszystkie tutaj? Stąd? No. Molina już z nimi chodzi.
No są bójki jeszcze, jak to w każdym stadzie, muszę ją ustawić. Ale ona ma tak w dupie, za przeproszeniem, te inne konie, że ona się ich nie boi. Ona jeszcze, o, ona koło Rony często jest, bo one się znają, bo one przez boks, nie? No. Ale to Wulana ją tak pogoniła wtedy, nie? I no, Kana. Tak. No, Wulana też jest menda, jeśli chodzi o stado. No. Ale myślę, że... Kiedy będzie trofie? Jaki? Do końca tygodnia, ten teraz. Ten, co teraz nagrywamy? No. No, w środę myślę, że będzie. To myślę, że możemy pokazać. Chyba nic z ten, nie? Dobra, pokażemy wam sukces, który nam wczoraj Anika zostawiła, bo jak Aniki naszej nie ma, zawsze jest jeszcze Anika. Anika była w ciąży też z Arktosem i pokażemy wam, co się wykluło. A wczoraj się to samo idzie, Mirek? Gdzieś tu chyba się wyśrobiła, nie? W sobotę już miała takie... No już była taka dziwna. Ja wiem, że już na pewno się oźrebi w sobotę. Ale się nie oźrebiła i oźrebiła się o 11 na łące. Chyba, nie? 11 to nie, chyba? To już po południu było. Po 12. Aha. No ale to. O, jeszcze pokażę, że już są pierwsza dostawa siano kiszonki. Czy też kiszonki. Nie wiem, to chyba będzie siano kiszonki. Widzisz, Miłek? Andrzej sobie kupił żwir. Za chwilę tego żwiru mieć nie będzie, bo mu konie całe rozwaliły. tyle kamieni tam. Idziemy pokazać wam niespodziankę. O, śpi. Staniesz? Chodź. Nie, Ewo żyła biedna. Te muchy ją tam. Czekaj, ja wejdę i tam wstałam. Chodź, mała. Chce jej się. O, cicho. Ale ona ma dziwne... No w ogóle szpagaty robi jakieś. No. Chodź się pokaż. Nie tą osianą dupę. O. Chodź. Chodź, dzisiaj do mnie przychodziłaś. Chodź. O. Chodź. Chodź. Wstydzi się kamery jeszcze. Chodź. Chodź, jesteś taka brzydka. Chodź, tak się mówi, powiedz. Chodź za mną, chodź. Chodź się chociaż odwróć. Pokaż się do kamery, jaką masz głowę. O, jest. O. Jest? Jest. No. Więc proszę bardzo, klaczka. I z tego, co tam ludzie mówią, to chyba masz jelenia, więc dość niespotykana. No, a Anika... Ile? Anika też już jest wiekowa, bo ona jest już babcią w sumie. Ile ona też już ma? Mirek. No ja nie wiem, nie pamiętam. 99 ona jest chyba. No to ma ile? 23? Mhm. No, to ma 23 lata. A była pokryta ze względu na to, że ona nam kulała trochę w zeszłym roku. A nie chcieliśmy jej sprzedać ani nic, bo my ją będziemy mieli jeszcze bardzo długo. To stwierdziliśmy, że ją zaźrebimy i krótko po tym, jak ją zaźrebiliśmy, to ona przestała kulać. Więc no, taka sprawa. Ona nie będzie coś tak? Pokaż. Nie, takie masz oczy. No jej. Ona też jest taka jak Karista, taka wiesz. Anika, ale nie zasłaniaj. Ona, bo ona mnie odpycha, żebym tu nie była. Ona jest zazdrosna. A ty... Ej, porównuję do tamtych źrebaków, to ona jest taka miniaturka. No dobra, nie odpycha, nic nie zjem twojego źrebaka. Tak, taka jesteś szczupaczy ryjek taki, nie? Ojej, idź się napij mleka. Idź się napij mleka. Tu nie ma mleka. Dobra, zaraz wyjdę. I w ogóle pierwszy raz... A czy Kanita, jak była pierwszy raz w ciąży, jak miała ile? 4 lata, już nie pamiętam, albo 5, to oźrebiła nam się też na podwórku, w sumie tutaj gdzieś, ale była tylko ombra. A tutaj było ile, Mirek? No, ponad 15 koni w stadzie, więc
No. Dobrze, że zauważyliśmy. I tam. Mała była przeniesiona w kocu do boksu. Nie? A ty nie wiedziałeś, że my niesiemy źrebaczka. Już mam wyjść. Mhm. Już mam wyjść. Nie chcę, żeby cię kamerowali. Dzidzia twoja. Czy dzidzia będzie piła? Czy dzidzia jeszcze chce się pobawić? Hej. Dobra, dajmy mi spokój. Mhm. Bo wiesz czemu? Ona ją odkopuje, bo ona jej po cyckach tak mocno tym ryjkiem robi. Ona, Anika chyba bolą te cycki. No i, ale ja powiedziałam, że Ombra jest najstarszym koniem, ale w sumie Ombra nie jest najstarszym, bo Playboy jest najstarszym. No ale Ombra jest tutaj ale, koniem. No, ale Ombra jest nasza. On w pensjonacie stoi. On jest w pensjonacie Playboy. No. Dobra, idziemy do ogiera. Lakiego. Ogier ludzki. No musisz sobie... Uważaj, jaskółka! Idziemy na jego wybieg. Gdzie ty jesteś? O. Ostatni! Znaczy... Nie, znaczy ostatni no, na no, dzisiaj. No wyjdzie, bo słabo wyjdź. Widać. No, wyjdź. Laki. Laki jest naszym drugim źrebakiem. Bo pierwsza była Klosia. Klosi już nie mamy. Klosia była sprzedana ile? 2 lata temu już? No, będzie? Dobre. Dobre 2 lata temu. A Laki był jako drugi. No. Laki to jest ogier. Tinker, to jest po lady naszej. Od Tinki. Nie wiemy po jakim ojcu, bo ona już przyjechała do nas z brzuszkiem. Z tego, z Holandii. No, więc to jest Laki. Laki jest w ogóle bardzo duży jak na Tinkera. O, bo on jest naprawdę ogromny. Ale w sumie nie widać na pewno. Oho. Ja bałam się w nim terenie. Z nim w terenie. I ja zobacz jak jest posklejany. Ojejku, ojejku, ojejku. Jak będziecie chcieli, to we wrześniu jedziemy z nim na wystawę do Bydgoszczy właśnie się starać o licencję. Ostatni raz, bo nie chcą nam dać licencji, powiedz, nie? Nie chcą nam dać. Ale teraz mamy badania nóg. Będziemy mieli ten. Od fizjoterapeuty jeszcze coś, bo już go zobaczyłam, mówiła, że wszystko jest ok. No i jedziemy z papierami. Z papierami już tam we wrześniu, nie? Ale on jest atencyjny dzisiaj coś. O nie, tak. Gdzie są twoje dziewczynki, powiedz? No, Laki ma swój wybieg ogólnie, bo Laki niestety nie umie się zachować nawet z wałochami czy też ogierami i musi stać sam. Ale wychodzi na trawę, bo ogiery wychodzą na zmianę. Nie? Jeden dzień idzie szczyt, jeden dzień idzie playbik, nie? No i czasami im kosimy trawę i nawet tu zanosimy. Więc nie ma źle, nie? U nas nie ma źle. Nie ma źle. On jest utyty, nie? On wygląda jakbyśmy mu dawali, nie wiem, całe koryto i jeszcze... Ej, no! On jest bardzo spokojny. Bardzo, chociaż dzisiaj brykał. No przestań, no nie możesz stać z daleka, nie można cię nagrać nawet. Laczek. Poczekam się rzęsy te. Więc kończymy ten odcinek. Tak pokrótce wam opowiedziałam, żeby to nie było też takie nudne. Wiecie już, który koń jak ma na imię i mniej więcej ile mają lat, tyle co zdążyłam zapamiętać. Czyli teraz możecie się udzielać. Tak, teraz możecie już pisać, pytać. Co robi ten koń, czy co, ile ten, no. Wszystko możecie już pisać i no. I jeszcze tak tylko wspomnę, bo mówiłam, ale to jest tatuś tych dwóch źrebaczków. Jakby ktoś jeszcze się dopytywał, to on jest tatusiem tych dwóch łaciatków u nas. Prr, stój! Ale on dzisiaj chce iść do ciebie, myśli, że coś masz. Zapraszamy do oglądania naszych wcześniejszych filmów, a trochę niektórzy mają do nadrobienia może. No i piszcie w komentarzu, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i dodawania komentarzy. Pa!